Rzadko się zdarza, że za jednym razem mamy w siatce cztery różne gatunki ryb rzecznych, które bardzo trudno rozróżnić, nie tylko początkującym, ale również już starszym wędkarzom. Dlatego chciałbym pokazać te ryby i pokazać również różnicę, w jaki sposób gatunki te rozróżnić. Są to płocz, jaś, kleń oraz jelec. Bardzo często się zdarza, że mylimy klenia z jaziem. Mamy akurat dwie te ryby. Ciężko je opanować. Łatwiej wędkom niż wyciągnąć z wody. Spójrzmy, na czym polegają różnice między tymi dwoma rybami. Przede wszystkim kleń ma o wiele grubszą łuskę. Większa łuska, jaś drobniejsza. Kleń ma charakterystyczny, bardzo wielki otwór gębowy, dużo większy niż ma to miejsce u jazia. Jaś jest spłaszczony bocznie, natomiast kleń bardziej grzbietą brzusznie. Tak wyglądają te dwie ryby, które często są mylone. Zarówno jaś, jak i kleń mają czerwone płetwy, dolne czerwone płetwy, natomiast kleń ma bardzo charakterystyczne czarne zakończenie płetwy ogonowej. Takie są podstawowe różnice między tymi dwoma rybami. Często się zdarza, że wędkarze nie potrafią rozróżnić trzeciej ryby, a mianowicie jelca. Jelec jest bardzo podobny zarówno do jazia, jak i do klenia. Ma troszeczkę drobniejszą łuskę, jak również, co charakterystyczne dla tej ryby, szare płetwy. Wszystkie dolne płetwy u jelca są szare. Spójrzmy dla porównania na klenia. Kleń i jelec. Spójrzmy jeszcze na różnicę między jaziem a jelcem. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jaś ma czerwone płetwy. Zarówno piersiowe, jak i brzuszne, natomiast u jelca są szare. Często się również zdarza, że płoć mylimy z jaziem, a jazia z płocią. Taką charakterystyczną różnicą, dzięki której możemy rozróżnić te dwie ryby, jest kolor tęczówki oka. Spójrzmy, płoć ma pomarańczowe oko, natomiast jaś wyraźnie. Różnią się również kolorem tych spodnich płetw. Jaś ma je takie bardziej czerwone, wchodzące w czarne, natomiast płoć bardziej pomarańczowy. Również jeżeli chodzi o łuski, u płoci ta łuska będzie zawsze większa, grubsza. Oczywiście mówimy o rybach mniej więcej tej samej wielkości. Z kleniem płoci pomylić raczej nie można. Klej jest taki bardziej oliwkowy, ale sam kształt głowy, otworu gębowego, jak i również, jeżeli spojrzymy z góry, czy spłaszczenie tych dwóch ryb, one są praktycznie nie do pomylenia. Na sam koniec prosty klucz, dzięki któremu szybko rozróżnimy poszczególne gatunki ryb. Trzymając rybę w ręku, w pierwszej kolejności sprawdzamy kolor oka. Jeśli oko jest pomarańczowe, od razu wiemy, że mamy do czynienia z płocią. Wszystkie inne ryby mają żółto-szarą tęczówkę oka. Nadal jednak pozostają nam trzy inne ryby. Teraz wystarczy obejrzeć rybę od strony brzucha. Jaś i kleń mają czerwone płetwy brzuszne i piersiowe, a także płetwę odbytową. Jelec natomiast ma wszystkie płetwy szare. Teraz pozostaje nam do rozróżnienia jedynie kleń i jaś. Podstawową różnicą między tymi rybami jest kształt płetwy odbytowej, zaokrąglonej u klenia i wklęsłej u jazia. Poza tym, kleń ma dużo mniej łusek w linii bocznej,
bo 44 do 46 sztuk przy 54 do 60 sztuk u jazia. Oczywiście nie będziemy tego liczyć, jednak uklenia łuski są relatywnie dużo większe, co jest zauważalne już na pierwszy rzut oka. Również czarno zakończona płetwa ogonowa jest charakterystyczną cechą różniącą klenia od innych ryb. Właśnie ta płetwa wyróżnia klenie spośród innych ryb, kiedy obserwujemy je we wodzie.